Czego uczy mnie Biblia w Dziejach Apostolskich, 7 rozdział, od 2 do 3 wersetu? Bóg chwały ukazał się naszemu ojcu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie, i rzekł do niego: wyjdź ze swojej ziemi i od swojej rodziny i idź do ziemi, którą ci ukażę. Dzieje apostolskie 7, od 2 do 3. Abraham i wezwanie Boga. Przez ponad 400 lat Bóg znosił ten świat, a potem Bóg chwały ukazuje się człowiekowi na ziemi i zaczyna działać na zupełnie nowej zasadzie, suwerennego wezwania Bożego. Nie odkłada na bok rządów świata, nie sugeruje, jak ulepszyć lub zreformować świat, lub skorygować jego zło. Pozostawia świat takim, jakim jest, ale potwierdza nadrzędne roszczenie Boga skierowane do jednostki, która jest wybrana w suwerennej łasce i wywołana ze świata. Nie możemy nie zdawać sobie sprawy z wagi tej wielkiej prawdy, gdy widzimy w Nowym Testamencie, że jest to nadal zasada, zgodnie z którą Bóg działa dzisiaj. Kościół w całości składa się z pojedynczych grzeszników, z jednostek powołanych przez łaskę. Apostoł Paweł wyraźnie stwierdza, że Bóg nie tylko zbawił nas, ale także powołał nas i że to powołanie jest powołaniem świętym. Według swojego postanowienia i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed czasami wiecznymi. Tak mówi przecież drugi list do Tymoteusza 1:9. Ponownie, w liście do Rzymian przypomina nam, że wierzący są według postanowienia Bożego powołani. Tak mówi list do Rzymian 8:28. Pisząc do hebrajskich wierzących, apostoł odwołuje się do nich jako do uczestników powołania niebieskiego. Tak poucza nas list do Hebrajczyków, 3 rozdział, 1 werset. Te różne fragmenty wyraźnie pokazują, że jeśli Bóg nas wzywa, to dlatego, że ma w swoim sercu cel, który pragnie zaspokoić. Ponadto dowiadujemy się, że powołanie wiąże się z tym, że zostajemy wezwani z jednego świata leżącego w ciemności lub nieznajomości Boga, aby przyjść do drugiego, do cudownego światła wszystkiego, co Bóg przeznaczył dla Chrystusa w innym świecie. Ponadto, skoro jesteśmy powołani do nieba, to możemy uzyskać chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nagrodą za powołanie na wysokościach jest bycie z Chrystusem i bycie jak Chrystus. Dzieje apostolskie 7:2-3. Bóg chwały ukazał się naszemu ojcu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał Haranie. I rzekł do niego: wyjdź ze swojej ziemi i od swojej rodziny i idź do ziemi, którą ci ukażę.